Cześć, to Agnieszka z wydawnictwa Grek. I mam dzisiaj dla Was świetną wiadomość. Wiem, że doskonale znacie i lubicie nasze książki 100 zabaw i 101 zabaw, ponieważ zasypujecie nas prośbami o to, żebyśmy zrobili następną część. Więc wychodząc Wam naprzeciw i spełniając Wasze prośby, przygotowaliśmy książkę dla dzieci nieco starszych, 4 do 6 lat, Książka Mądrych Dzieci. Zbudowana jest ona bardzo podobnie. Zobaczycie na swoim spisie treści, zaraz Wam pokażę. Podzielona jest na działy tematyczne. Tylko są to działy tematyczne już nie podzielone, jeżeli chodzi o aktywności, a o tematy zainteresowań. I wybraliśmy tutaj najciekawsze dla dzieci tematy. Czyli tak, na początku mamy figury i kierunki, bo trochę trzeba się nauczyć. Poza tym zwróćcie uwagę na początku, są tutaj cyferki. Dzieci poznają cyfry w tej książeczce, a tutaj mamy do wycięcia super fiszki, którymi można się bawić w przeróżny sposób. Ale wróćmy do tematów. Jest człowiek, zatem moje ciało, moja rodzina, emocje, jestem Polakiem, sport, dom, zawody, na budowie, pojazdy. Jest kosmos, natura, ekologia, zwierzęta, głównie te, które dzieci często hodują w domu. Co jest najlepszego w tej książce? Oczywiście to, że mam tutaj mnóstwo aktywności, od malowania, połączenie, po wybieranie, co nie pasuje, po strony, w których są aktywności polegające na wymyślaniu czegoś, labirynty, wyszukiwanie różnic. Zobaczcie, naprawdę książka jest bajecznie kolorowa i spójrzcie, jaka jest gruba. Jest to naprawdę wiele godzin zabawy różnego typu, które uczy i rozwija. Najciekawszą rzeczą, która jest w tej książce, są ciekawostki, ponieważ dzieci w wieku 4 do 6 i troszeczkę starsze zasypują rodziców pytaniami: a dlaczego, a jak to działa, a skąd wiesz? Zatem tutaj zebraliśmy super ciekawostki, które dzieci na pewno zainteresują, o owocach, które bardzo śmierdzą na przykład. Są informacje o planetach, które dzieci zawsze interesują, o wielkim wybuchu, o czarnej dziurze nawet, zobaczcie. Książka zawiera zarówno ilustracje, jak i realne zdjęcia, dlatego jej wartość edukacyjna jest naprawdę bardzo wysoka. A tutaj jest strona, zobaczcie, z cyferkami. Dziecko na początku ma prześledzić paluszkiem kształt, a później nauczyć się pisać te cyfry. I tak przygotowane są wszystkie cyferki. Różnorodność tematów. Na przykład o tutaj o śwince. Zobaczcie, to jest moja ukochana strona o śwince, ponieważ bardzo lubię posiaki. I dzieci mają tutaj za zadanie narysować, o tutaj akurat już trochę nie mogłam się powstrzymać. Szlaczki. Znajdź różnicę. 10. Zatem jak sami widzicie, książka jest pełna przeróżnych aktywności, które ćwiczą bardzo wiele umiejętności, zarówno rozumowania, spostrzegawczość, motoryka mała, myślenie logiczne, jak i rozbudza ta książka w dzieciach ciekawość w stosunku do świata, do wszystkiego, co nas otacza. Serdecznie Wam ją polecamy. Dzięki niej zyskacie godzinę, dwie na to, żeby wypić kawę. A dzieci będą się w tym czasie świetnie bawić. Serdecznie polecamy. Pozdrawiam.